Cześć, witajcie. Zaczął się wrzesień, więc pora na to, żeby szykować śniadaniówki do szkoły. I to jest takie wyzwanie, które czasami może przyprawić o ból głowy. Ja się nazywam Gosia Jackowska, jestem dietetyczką i mamą dwóch chłopców. Ja jestem Piotrek, jestem kucharzem Respo i jestem tatą dwóch córek. Będziemy razem dzisiaj szykować drugie śniadanie do szkoły. Pokażemy Wam, jak wybrać śniadaniówkę, jak wybrać bidon, co włożyć do tej śniadaniówki, czy można korzystać z gotowców. Będziemy szykować różne propozycje na drugie śniadanie, więc mamy nadzieję, że coś dla Was sobie wybierzecie. No dobrze, Piotrek, co my tutaj dzisiaj szykujemy za lunchboxy? No więc tak, dzisiaj przygotujemy lunchboxy w wersji tradycyjnej, będą też lunchboxy na słodko i będą też lunchboxy z wykorzystaniem gotowców. Bo możemy używać gotowców, to jest bardzo wygodne i często się sprawdza. Ja sama moim dzieciom też daję gotowce, ty też tak, używasz takich? Tak, oczywiście, jest to duże ułatwienie. Ale zanim przejdziemy do gotowania, to przypominamy o tym, żeby subskrybować ten kanał po więcej przepisów dla dzieci. Do pierwszego lunchboxa przygotujemy bajgiel z serkiem śmietankowym, sałatą i papryką. Dodatkowo do naszego lunchboxa włożymy jeszcze warzywa, to będą pomidorki, marchewka i ogórek. Coś takiego chrupiącego, możemy też dodać truskawkę albo trochę borówek, zobaczymy co tam nam się owoce, zmieści jasne, super. W tym lunchboxie. To ty szykuj, a ja opowiem o tej kanapce, bo dobra. Kanapka to jest coś, co się kojarzy chyba zawsze z właśnie z drugim śniadaniem do szkoły, ale przecież to nie musi być po prostu kromka chleba, ser, żółty i szynka. Dokładnie, tak. Ważne też jest, żeby do śniadaniówki pakować coś, co dziecko lubi jeść, bo jeżeli my pakujemy jakąś kanapkę, której nasze dzieci nie lubią jeść, no to ona będzie wracać. Ważne jest też, żeby wiedzieć, co dziecko lubi, bo wkładanie na siłę tam czegoś, czego ono i tak nie zje, też się mija z celem. Nie wiem, jak ty tak, uważasz, też czy myślę. Też tak z doświadczeniem? Też tak też myślę? Tak... No, tak, też tak myślę. Jeśli chodzi o kanapki, to myślę, że oprócz takiej tradycyjnej kanapki z żółtym serem i pomidorem, który się tam rozpaćka w tej kanapce i chleb będzie miękki, to można spokojnie testować różne inne wersje, jak właśnie tortilla, jak bajgle, różnego rodzaju pieczywo, możecie użyć grahamki, możecie użyć białej bułki, coś, co dzieci lubią jeść. Można nawet zapakować osobno ten chleb, a składniki kanapki osobno, bo są dzieci, które nie lubią jeść takich wymieszanych składników, tylko na przykład wolą rozebrane kanapki. Tak, szczególnie jeżeli rzeczywiście dzieci lubią te pomidory, to warto je albo skorzystać z koktajlowych i zapakować je w oddzielną przegródkę do lunchboxa, albo właśnie nie łączyć ich z kanapką, bo później ta kanapka jak rozmiękka, to też nie jest to przyjemne. Jak już rozmawiamy o tym pakowaniu kanapki i tych różnych składnikach, to ważne jest to, żeby były tam źródło węglowodanów, takich złożonych, czyli właśnie na przykład pieczywo, na przykład te tortille i tak dalej, to o czym wspominałam. Plus tutaj Piotrek dał akurat serek śmietankowy jako źródło białka, ale to może być też dobrej jakości wędlina, może być żółty ser, może być mozzarella, może być jakieś pieczone mięso, na przykład z wczorajszego obiadu. Albo skyr. Możemy tam użyć różnych rzeczy, to które ja wezmę już tą paprykę. Weź, to jest akurat marchewka. To ja wezmę tą marchewkę. Dobra, pokrój. Pokroję. Mamy pełnoziarniste produkty zbożowe w naszej śniadaniówce. Tutaj jest bajgiel. Mamy źródło białka. Akurat w tej kanapce to jest serek śmietankowy. Do tego dodamy warzywa, które można albo wsadzić do tej kanapki, albo zapakować osobno. Można też użyć owoców. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, Piotrek, o śniadaniówkach i ty mówiłeś, że te warzywa, to one wracają w tych śniadaniówkach twoich córek, nie? Tak, tak się właśnie zdarza niestety, że nie wszystko to, co jest przygotowane, to jest zjedzone. No i niestety zdarza się czasem, że czy te produkty wracają. U nas też tak bywa, że warzywka wracają, ale ja jestem za tym, żeby mimo wszystko je po prostu tam wkładać do tej śniadaniówki i próbować, bo im częściej dzieci je widzą, tym większa szansa, że je zjedzą. Bajgla zapakowaliśmy w taką wielorazową torebkę. Można też użyć papieru śniadaniowego albo woskowiki. Ja bardzo lubię woskowiki. Ale żeby się w plecaku to wszystko nie rozpadło, to wsadzimy go jeszcze tak, tutaj do pudełka. W pudełeczko. A tu zapakujemy owoce i warzywa, bo mamy drugi pojemnik z takimi kajowskimi przegródkami. To, co jest też ważne w pakowaniu śniadaniówki, to żeby wypełnić te przegródki, bo jakbyśmy wsadzili tu jedną truskawkę, to w plecaku, wiecie co się dzieje, wszystko by się tam rozbiło. Tak, lata, obija się, rozbiło. Później jest, może jeszcze borówki możemy dać.
Jeśli chodzi o wybór tych owoców i warzyw, to oczywiście najlepiej jest wybierać te, które są sezonowe. My mamy teraz sezon na bardzo wiele owoców i warzyw. Jeszcze jesienią będziemy mogli używać jabłek, gruszek, śliwek, jeszcze będą jeżyny. Tu mamy już jakąś resztkę truskawek. Skąd my wzięliśmy te truskawki? Tak, no jeszcze upolować. Udało się złapać. Dobrym pomysłem są takie owoce i warzywa, które się nie będą rozpadać w tej podróży w plecaku. Dobrze, żeby były różne, żeby proponować dziecku po prostu różne rodzaje tych owoców i warzyw. Tak, myślę, że też ważny jest sposób podania, czyli żeby te warzywa były już pokrojone, czy owoce, żeby to, jeżeli dajemy jabłko, to też nie jabłko tak w całości do lunchboxa, tylko warto je pokroić w takie kawałki, że jeżeli dziecko już otworzy to pudełko, to jest większa szansa, że zje to jabłko. Tutaj mamy taką butelkę na wodę. Damy do niej wodę i jakieś owocki. Tak, może owocki. Cytrynę na przykład. Myślę, że ta porcja, którą przygotowaliśmy, to jest taka porcja na drugie śniadanie. Jeżeli dziecko jest do 17 w szkole, to pewnie będzie potrzebowało dwa razy więcej tego jedzenia, zakładając, że je obiad w szkole. Właśnie, chyba jeżeli ma obiad w szkole, no to wtedy myślisz, że taka porcja plus obiad, który je w szkole, jest okej? Okay? Myślę, że tak, pod warunkiem, że wróci do domu niedługo po tym obiedzie. Owoce w wodzie to jest dobry pomysł, szczególnie dla dzieci, które nie lubią pić czystej wody. I myślę, że można stosować to również dla siebie, jak macie problem z piciem wody. Jest to zawsze przyjemniejsze do picia, bo trochę ten smak jednak się zmienia. Tak. Czyli podsumowując, pierwsza śniadaniówka wygląda tak, że mamy kanapkę, ale z bajglem. Mamy owocki i warzywa zapakowane w osobne pudełko. Można pewnie zapakować w jedno, ale musiałoby być dosyć duże. I wodę butlę wody. Z cytryną, tak. To teraz wersja na słodko. Zrobimy śniadaniówkę, w której będą placki. Tak, placki przygotujemy z mąki orkiszowej, jajek, ksylitolu, oliwy z oliwek i jogurtu. I to jest taki pomysł, że można zrobić na przykład na kolację placki, zostawić trochę na następny dzień i będą do śniadaniówki. Można, oczywiście. Jeżeli już zaczynamy robić placki, to warto zrobić ich więcej i przechować na dłuższy czas. Do tego jeszcze spakujemy jogurt z granolą i owoce. No i coś do picia. Możemy spróbować też spakować znowu trochę warzyw, bo może się udaje jednak naszemu dziecku zjeść. Tak. Ale to ty się zabieraj za te placki, a ja może będę pakować jogurt i zobaczymy, co z tego wyniknie. Placki robimy z jogurtem. Jest bardzo proste, dosłownie kilka składników. Ta mąka orkiszowa to jest całkiem fajny wybór, bo będzie miała nieco więcej błonnika niż zwykła pszenna biała mąka, a nie ma dużej różnicy w smaku w tych plackach. Właściwie w smaku i w przygotowaniu nie ma żadnej. Ja jestem, jeżeli chodzi o ten aspekt kulinarny, to jestem fanem mąki orkiszowej i używam tylko jej, bo właściwie wszystko wychodzi dokładnie tak samo jak z pszennej. To ma wyjść gęste to ciasto bardzo? Zaraz wymieszam, pokażę jak powinno być, ale dość gęste. Użyłeś ksylitolu zamiast cukru? Tak. Bo chcesz, żeby dzieci jadły mniej cukru? Dokładnie tak. Ksylitol jest całkiem dobrym zamiennikiem cukru. Smakuje podobnie. Trzeba tylko uważać, żeby nie używać bardzo dużej ilości, bo może działać przeczyszczająco, ale to też kwestia przyzwyczajenia. Można go używać również szykując posiłki dla dzieci i myślę, że tak po drugim roku życia to spokojnie. Ale moglibyśmy coś dodać do tych placków? Jakieś owoce albo coś? Śmiało można wrzucić, nie wiem, pokrojone jabłko i zrobić takie a la racuchy. Albo zrobić same placki, a owoce dodać osobno. Obok, tak, do lunchboxa. My zrobimy tak w wersji do śniadaniówki, ale pewnie na posiłek, który jemy od razu, można by dodać tam owoce albo może trochę kakao. Tak, bo rzeczywiście jak te placki mają chwilę poleżeć i gdzieś z jakimiś owocami w środku, to lepiej zrobić je bez owoców, a owoce dać oddzielnie, ale jeżeli jemy od razu, to śmiało można wrzucać dowolne owoce do środka. Ciasto już mam gotowe, jest ono mniej więcej... No gęste dosyć. Takiej gęstości, czyli trochę gęstsze niż... Jak na gofry. Niż na naleśniki. No, jak na gofry, coś takiego. To Piotrek smaży placki, a ja w tym czasie spakuję jogurt i granolę. I tu mam taki fajny pojemnik, w którym mogę zapakować to osobno. Jogurt pod spodem, granolę na wierzchu. Takie przegródki w śniadaniówkach to jest bardzo fajny pomysł, bo łatwo oddzielić różne produkty, różne składniki. I dzięki temu po prostu smaki się nie mieszają. Dzieci tego zwykle nie lubią. Sprawdzą się śniadaniówki w różnych rozmiarach, w zależności od tego, jak dużo musicie zapakować, w jakim wieku jest dziecko. To, co jest też ważne w wyborze śniadaniówki, to zwrócenie uwagi na to, czy pojemnik jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Zwykle pod spodem na pojemniku
pojemniku będzie takie oznaczenie z kieliszkiem i widelcem, które właśnie oznacza, że jest to opakowanie do kontaktu z żywnością. Dla mnie osobiście bardzo ważne jest też to, żeby się dało to myć w zmywarce. Nie chce mi się myć tego ręcznie. Tak, to zdecydowanie jest to ważny punkt. Najważniejsza zasada dorosłości to, że jak coś się nie nadaje do mycia w zmywarce, to nie można tego kupować. Zwykle na pojemnikach typu lunchboxy, butelki, różnego rodzaju bidony możecie też znaleźć inne oznakowanie. Na przykład, że można przechowywać w tym pojemniku jedzenie w warunkach chłodniczych, albo że można w nim podgrzewać w mikrofali. Albo że można mrozić też, tak? Można mrozić, tak. I dosyć często pojawia się też informacja o tym, że ten pojemnik nie zawiera BPA. BPA to jest taki związek, który może być używany do produkcji plastiku. To bisfenol A, który jest podejrzewany o negatywny wpływ na zdrowie. Dlatego producenci zwykle znakują opakowania i piszą, że jest bez tego BPA. Pierwsze placki już mam gotowe. Zdejmuję oczywiście na papier po to, żeby odsączyć ewentualny nadmiar tłuszczu i pierwsza partia gotowa. Czy moglibyśmy usmażyć te placki bez tłuszczu? Tak, oczywiście. Pierwszą partię smażyliśmy z odrobiną oleju na patelni. Teraz smażymy je zupełnie bez i zobaczymy, jak wyjdzie. Dodawaliśmy też oliwę tutaj do środka, więc myślę, że na pewno to się uda, tak? Jeśli chodzi o tłuszcz, to też dosyć ważne, żeby on się pojawiał w posiłkach, ale nie w bardzo dużych ilościach i raczej ten roślinny tłuszcz. Ja myślę, że w tej śniadaniówce moglibyśmy też dodać trochę orzechów albo masła orzechowego może. O, jak widzisz, udało się przerzucić pięknie i bardzo ładnie zupełnie bez tłuszczu, bardzo fajnie się smażą. To ja w międzyczasie jeszcze zapakuję ten jogurt w końcu może. Wrzucimy trochę owoców. Myślę, że truskawki, maliny będą też fajne. Można też dodać trochę musu owocowego, jak nie macie świeżych owoców. To na pewno lepsze rozwiązanie niż jogurt owocowy pełen cukru. I osobno zapakuję jeszcze granolę. Mamy taką gotową, ale na stronie Respo z przepisami znajdziecie dużo przepisów na pyszne musy i granolę. Jak będziecie kupować granolę w sklepie gotową, to zwróćcie uwagę na to, czy w składzie jest dodany cukier, syrop albo miód i w którym miejscu w składzie ten dodatek słodzący się znajduje. Im wcześniej w składzie się znajduje na przykład cukier, tym jest go więcej w produkcie. My użyliśmy takiej granoli tutaj z kawałkami czekolady i z liofilizowanymi owocami. Ja to tutaj zamykam. Gdybyśmy wrzucili tą granolę od razu do jogurtu, to ona by pewnie rozmiękła. Można też oczywiście zrobić owsiankę na przykład na zimno i spakować w taki pojemniczek. Tak, ja jeszcze odnośnie granoli dodam, że jeżeli robimy ją sami w domu, to też jest fajne, że możemy jej zrobić naprawdę dużo, czyli za jednym razem możemy naprodukować jej bardzo dużo, bo ona po prostu nam długo poleży i to jest suchy produkt, więc... Dobrze się przechowuje. Tak, więc warto sobie poświęcić na to czas i zrobić sobie na zapas. Jeśli pakujemy coś takiego płynnego, ale chyba nawet jak pakujemy po prostu owoce czy warzywa, to ważne, żeby te pojemniki, które wybieracie, były szczelne. Nie chcielibyśmy zastać plecaka, w którym wylał się taki jogurcik, więc zwróćcie też uwagę na to, żeby właśnie te pojemniki, które kupujecie, miały albo uszczelkę, albo jeśli nie są bardzo szczelne, to nie pakujcie do nich płynnych składników. A tutaj jest robak na końcu, to trzeba go odkroić przecież, wiadomo. Tak. Dobrze, mamy owoce. Przekroimy banana tylko dlatego, że się nie zmieści w całości do... Tak, jeżeli chyba była większa śniadaniówka, to warto go nie kroić, żeby nam nie ciemniał, no ale jeżeli się nie zmieści, no to... To nie mamy to trudno. Ok, placki gotowe, jak widzicie, jest ich trochę więcej. Zrobiliśmy na zapas, więc część wyląduje w pudełku, a część zostawimy na następny dzień. Placki już wystygły, więc możemy je zapakować do śniadaniówki. Myślę, że będą dobre na zimno? Myślę, że będą jeszcze lepsze na zimno. Moje dziewczyny jedzą tylko zimne placki, nawet jak robię im ciepłe, to czekają, aż stygną i dopiero jedzą zimne, więc okay. Na zimno bardzo dobrze smakują. Dobrze, to teraz jeszcze zapakujemy trochę tych owoców, które tu pokroiłeś. Tak to teraz wygląda. Do tego mamy jogurt z granolą. To jeszcze teraz woda. Dorzućmy pomarańczkę i borówki. Borówki, można trochę mięty. Trochę mięty, dobrze. Ja często widzę, że dzieci dostają do picia na przykład soki albo jakieś słodzone napoje. Czy ty dajesz swoim dziewczynom takie napoje do śniadaniówek? Raczej nie, raczej staram się tylko wodę właśnie z jakimiś owocami. Dzięki temu nie piją też tych słodzonych soków. Lubią pić tą wodę z owocami, więc póki to przechodzi, to nie daje. Jeśli już nie przechodzi sama woda albo woda z owocami, to oczywiście można co jakiś czas dać dziecku do picia sok, ale nie polecam dawać napojów owocowych słodzonych, na pewno nie energetyki. Warto też, żeby dzieci informować, dlaczego akurat piją wodę i że jest to dla nich zdrowe. Czyli ta druga śniadaniówka to placki z owocami, granola z jogurtem i tutaj też mamy trochę borówek, no i woda z owocami.
dodatkiem tak. owoców. Można by nawet zgnieść trochę te pomarańczki, tak żeby można, było więcej soku tego dopuściło, soku. No. Tak. Jak dodajecie owoce typu cytrusy, pomarańczki, cytrynę, grejpfruta do tak, śniadaniówki. Tak, ze skórą rzeczy. Tak, wystarczy je umyć letnią wodą i można je dodawać do śniadaniówek i do wody. Jeśli chcecie, można je obrać, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. I ostatnia śniadaniówka to będzie wersja dla zapracowanych albo leniwych rodziców, czyli użyjemy gotowców. Czyli dla każdego z nas, tak? Tak jest. Użyjemy gotowców i przy okazji powiem wam, jak je wybierać. Ale nie do końca 100% z gotowców, bo... Dorzucimy tam jakieś owocki, tak, ale też tak, żeby nie trzeba było z nimi bardzo dużo pracować. Myślę, że możemy po prostu przekroić na 4 tę rzodkiewkę i pokroić w plastry ogórka. Tak, tak. Tak nawet bez obierania specjalnie. Opowiem wam o gotowcach, bo i tak chcemy skomponować tą śniadaniówkę możliwie dobrze. Ja proponuję na przykład paluszki grissini, może być pieczywo chrupkie, mogą być też wafle ryżowe albo inne zbożowe. Najlepiej byłoby wybierać takie, które mają pełnoziarniste zboża w składzie i nie mają dodatków słodzących i za dużo soli. Mamy też wafle z czekoladą jako jedna z opcji na przekąskę. Tutaj twoje córki lubią, tak, prawda? Uwielbiają to. To jest taka opcja trochę zdrowszego słodycza, ale nadal jest to coś słodkiego, więc też nie przesadzajmy z ilością. Możemy też używać takich batoników z suszonych owoców, które mogą się wydawać być dużo zdrowsze niż tradycyjne batoniki, ale też dostarczają sporej dawki cukrów prostych, bo są wykonane z suszonych owoców. Czasem mają też dodatki słodzące, więc czytajcie składy. I nawet jeśli dajecie dzieciom tego typu słodycze zdrowsze, to też nie przesadnie dużo. Myślę, że jeden taki batonik do śniadaniówki zupełnie wystarczy. Tak, myślę, wystarczy. Że spokojnie wystarczy. Sam fakt, że coś ma narysowaną małpkę albo bohatera z bajki wcale nie oznacza, że to jest najlepszy produkt dla dzieci, więc pamiętajcie, żeby czytać składy tych produktów, bo mogą zawierać dodatki słodzące, sól i nasycone kwasy tłuszczowe, których powinniśmy w diecie po prostu unikać. Zwróćcie też uwagę na to, że jeżeli na opakowaniu jest napisane, że coś nie ma dodatku cukru, to nie znaczy, że w ogóle nie jest posłodzone. Może nie mieć dodatku białego cukru, sacharozy, ale być na przykład posłodzone syropem owocowym, więc sam fakt, że coś nie ma dodanego cukru, nie gwarantuje jeszcze, że nie będzie słodyczem. Kolejnym wygodnym gotowcem są musy w tubkach i tutaj mamy akurat musy z samych owoców, ale jeśli wasze dzieci się na to zgodzą, to bardzo polecam kupować takie musy, które mają dodatek zbóż i jogurtu, bo są po prostu lepiej zbilansowane. Trzeba też pamiętać, że to solidna porcja cukrów prostych, więc dziecko jak zje taki mus, to będzie dosyć szybko po prostu znowu głodne, więc fajnie jest spakować do śniadaniówki mus, ale jeszcze coś, co zawiera białko i złożone węglowodany i trochę tłuszczu. I tak zrobimy w naszej śniadaniówce. Śniadaniówki się też często kojarzą z takimi gotowcami typu drożdżówki albo jakieś bułki słodkie. Tak, słodkie. I myślę, że to może się pojawiać w śniadaniówkach, ale nie za często, bo to jednak jest duża porcja tłuszczu, cukru i różnych dodatków, więc jeśli drożdżówki, to takie najlepiej z dobrej piekarni albo domowe. No i nie codziennie, żeby dziecko też nie jadło samych sklepowych ciastek i drożdżówek. Dobrze, Piotrek, składamy tą śniadaniówkę. Składamy, tak. Dobra. Weźmiemy śniadaniówkę z warstwami. Tutaj możemy zapakować te warzywka i owoce, które pokroiłeś. Tutaj kiwi tym razem przekroiliśmy na pół, tak jak wspominałaś. I damy do niego łyżeczkę? Tak, więc w ten sposób można sobie spokojnie łyżeczką. Mój młodszy syn w ogóle jest ze skórką kiwi. Ze skórką? No. O. Dobrze, a ja tu spakuję... Tak jak jabłko? Tak. No. Niesamowite. Problem z grissini jest taki, że ono jest bardzo długie, więc może się nie zmieścić w śniadaniówce i ja zwykle je po prostu łamię. Teraz się zmieściło. Do grissini albo do takiego chrupkiego pieczywa też bym chciała dać coś, co zawiera białko, więc tutaj zapakuję w taki mały pojemniczek serek śmietankowy. To może być też hummus albo jakaś pasta ze strączków, nawet ze sklepu, nie trzeba tego specjalnie szykować. Ten serek spakowałam w taki mały pojemnik, włożymy go tutaj, bo dzięki temu zamknie się nam to opakowanie. Do tego jeszcze dorzucę bezobsługowe pomidorki, nie musimy ich obierać, przestań mi tu szeleścić. Nie musimy ich obierać ani szykować jakoś specjalnie. Dorzucę też batonik i może jakiś ten mus? Ten? Tak, zmieści Damy się, radę? Zmieści się. Dawaj, teraz warstwę górną. Tak. Nawet się zamknie. Tak. O.
pięknie. I do tego możemy dać tym razem już zwykłą wodę, bo już tego cukru tutaj trochę mamy, tak, w tej śniadaniówce. Tak, jest sporo i sporo owoców. Dodatków. A to jest butelka, jedna z moich ulubionych, z filtrem, więc jak dziecko, szczególnie jak idzie na długo do szkoły i wiemy, że wypije całą tą porcję, to może sobie dolać wody po prostu. Tak, nawet z kranu, no, tak. To jest super. No i tyle, to jest wersja z gotowców. Bardzo mało pracy wymaga i naprawdę rano, nawet jak ledwo widzimy na oczy, jeszcze przed kawą można to spakować. Super sprawa. Tak wyglądają nasze śniadaniówki już spakowane w lunchboxy w trzech wersjach. Jestem ciekawa, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Tak jest. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który lunchbox najbardziej Wam się podobał i dajcie też znać, co wypakujecie swoim dzieciom do szkoły. Do zobaczenia. Cześć.